1859 roku Karol Darwin wyłożył założenia swojej teorii ewolucji w książce pod tytułem O powstaniu gatunków. W 2008 roku wyszła gra Left 4 Dead. Ja nazywam się Het i te dwie informacje nie mają ze sobą absolutnie żadnego związku, ale pomyślałem, że będą lepszym wstępem do tego materiału. Materiału, w którym chcemy przedstawić wrażenia z gry Evolve, którą mieliśmy okazję zobaczyć parę tygodni temu. To nowa produkcja właśnie twórców Left 4 Dead, która jest ewolucją pomysłów z tej kultowej gry. Czym jest Evolve? Na czym polega rozgrywka? No i czy przyjemnie się w to gra? Postaram się odpowiedzieć na te pytania. Evolve to gra sieciowa, która łączy jak gdyby kooperację z rywalizacją i z jednej strony jest strzelanką pierwszoosobową, w której działamy w grupie, a z drugiej strony grą akcji TPP, w której działamy samemu i musimy, że tak powiem, walczyć z przeważającymi siłami wroga. W swoim głównym trybie rozgrywki, który mieliśmy okazję przetestować na pokazie w Londynie, Evolve polega na tym, że czteroosobowa grupa graczy, reprezentujących łowców podzielonych na różne klasy postaci, poluje na potwora. I ciekawostka polega na tym, że tym potworem jest piąty gracz. Jest to więc taka asynchroniczna rozgrywka, w której z jednej strony mamy grupową współpracę, a z drugiej jednoosobową rozwałkę, która mimo wszystko też wymaga pewnej taktyki. Ale zanim o tym opowiem, jak wyglądają te dwa zupełnie różne doświadczenia, oddajmy głos jednemu z producentów 2K Games, który doskonale uchwycił to, czym jest ta gra. Tym, co sprawi, że Evolve będzie wyróżniał się na rynku, jest to niezwykłe połączenie różnych elementów, powiedział mi Dan B. Grace, producent z firmy 2K Games. Jednocześnie mamy tutaj element kooperacji i rywalizacji, co powinno trafić do szerokiej gamy odbiorców. Grace dodaje, że dla niego osobiście Evolve może być też takim kameralnym doświadczeniem, w którym spotyka się kilku graczy, bo tryb 4 przeciwko 1 może kojarzyć się z filmami Obcy czy Predator i gwarantować zupełnie różne emocje, nawet odrobinę przerażenia. No i poza tym, jak dodaje Grace, w tej grze każdy ma coś do roboty, każdy musi wypełniać swoją rolę, swoją klasę. Jeśli ktoś będzie w tym opieszały, cała drużyna ucierpi. No właśnie, na czym to polega? Jak wygląda rozgrywka? Kiedy działamy w drużynie łowców, zaczynamy na pokładzie transportowca i zostajemy zrzucani na mapę, gdzie grasuje ta bestia, którą musimy upolować. Na początku najważniejsze jest wytropienie potwora, bo on będzie chciał przed nami uciekać. W tropieniu potwora specjalizuje się traper, który potrafi rozkładać takie, nazwijmy to, sondy dźwiękowe obejmujące pewien teren i pokazujące wszelki ruch dużych istot na tym właśnie terenie, czy w zasadzie nie dużych istot, tylko tego potwora, którego musimy upolować. Oprócz sond, łowcy otrzymują inne podpowiedzi odnośnie tego, gdzie mógł się udać potwór, w którą stronę ucieka. Mamy na przykład takie podświetlające się ślady, gdzieś tam wskazujące, że ten potwór tutaj był, oraz różne takie elementy otoczenia, które reagują na potwora, na przykład ptaki podrywające się do lotu. Trapper jest więc taką jednostką rozgrywającą i to widać także w momencie, w którym już dotrzemy do potwora, kiedy widzimy go na ekranie, wtedy automatycznie pojawia się jego pasek życia u góry i rozpoczyna się walka. No chyba, że potwór nam się wymknie. Żeby potwór nam się nie wymknął, żeby w ogóle móc z nim powalczyć, ponownie potrzebujemy pomocy dobrego trapera, ponieważ traper ma taką umiejętność jak mobilna arena. W rzeczywistości jest to coś w rodzaju klatki, nazwijmy to, energetycznej klatki, która zamyka potwora w pewnym obszarze. Pojawia się taka kopuła i potwór nie jest w stanie przez tą kopułę przejść. Mobilna arena jest aktywna tylko przez parę minut, więc w tym czasie drużyna musi albo zadać jak najwięcej obrażeń potworowi, żeby polepszyć swoją sytuację, albo wręcz no po prostu go zabić. Kiedy gramy w grupie w Evolve, trzeba naprawdę korzystać z różnych specjalnych umiejętności każdej z klas. One są naprawdę niezbędne do tego, żeby wygrać rozgrywkę z potworem, wygrać z jego potężną siłą. Trapper, który jest naprawdę taką rozgrywającą i istotną klasą, ma harpun. Przy pomocy harpuna możemy ograniczyć mobilność potwora, uniemożliwić mu na przykład wspinaczkę, czy skakanie, czy szybkie bieganie. Oprócz tego mamy także medyka, który oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, leczy swoich towarzyszy przy pomocy tak zwanego medguna, ale ma też w zanadrzu dwie inne zabawki. Jedną z nich jest pistolet na strzałki usypiające, które spowalniają bestie na kilkanaście, kilka sekund.
Drugą zabawką jest karabin snajperski, który po udanym trafieniu w potwora tworzy na jego ciele punkty, które przebijają się jak gdyby przez pancerz. Jeżeli inne osoby strzelają w te punkty, to potwór dostaje więcej obrażeń. Kolejną klasą jest wsparcie, czy jednostka wsparcia, nie wiem jakby to nazwać po polsku. Ta klasa potrafi regenerować tarcze swoich kompanów, więc jest takim, powiedzmy, zastępstwem medyka. Ma też dwie inne ciekawe umiejętności. Pierwsza z nich to stealth, czyli maskowanie. Ono pozwala wydostać się z opresji albo na przykład zakraść się do potwora. Jednostka wsparcia być może w samej bezpośredniej walce nie zadaje dużych obrażeń, bo ma taki dość słaby karabin, ale dysponuje potężnym atakiem z orbity, który oczywiście działa na pewien obszar i który trzeba odpowiednio wystrzelić, żeby nie zmarnować pocisku, bo później musimy odczekać przed ponownym użyciem bodajże parę minut nawet. Ostatnią klasą jest szturmowiec, czy po angielsku assault. To jest oczywiście człowiek, który zadaje największe obrażenia, dysponuje karabinem z większej odległości i bronią strzelającą piorunami z bliska, a do tego ma taką tarczę, która sprawia, że jeśli potwór zaczyna atakować tą postać, to ona może na kilka sekund być niezniszczalna. To jest oczywiście taki element, nazwijmy to, tankowania, czy zbierania na siebie obrażeń. Przejdźmy może do potwora, bo to jest zupełnie inny styl rozgrywki, który zrealizowano dość zabawnie. Po pierwsze, w przypadku potwora akcję obserwujemy z perspektywy TPP, podczas gdy grając drużyną ludzi jest to strzelanka pierwszoosobowa. Po drugie, potwór nie wymaga aż takiej precyzji jak na przykład strzelanie z karabinu czy snajperki, bo jego ciosy mają dość duży zasięg rażenia. Dlatego potworem grało mi się lepiej na padzie niż na klawiaturze i myszce. Granie potworem jest o tyle ciekawe, że w swojej podstawowej postaci, w jakiej pojawia się na mapie, nie jest dość potężny. Nie jest na pewno na tyle potężny, żeby rozłożyć na łopatki całą drużynę. Takiego pojedynczego zawodnika, który się oddzieli od reszty grupy, może, ale dwóch, trzech, czterech już raczej nie. Żeby zwiększyć nasze siły jako potwór, musimy zacząć uciekać przed łowcami i polować na inną zwierzynę. Zjadać ją, zdobywać punkty potrzebne do ewolucji i ewoluować na wyższe formy. Te potwory, nazwijmy to niezależne, które pojawiają się na mapach, są różne. Są jakieś małe istoty, są wielkie istoty, są wręcz tacy mini bossowie. Ważne jest to, że można wykorzystać je w walce w pewnym sensie. To znaczy, kiedy atakuje nas drużyna i wiemy, że obok jest jakiś potwór, możemy przenieść walkę na teren tego potwora, żeby wciągnąć go do akcji i wiadomo, że on będzie raczej większym zagrożeniem dla ludzi niż dla nas, dla potwora. W tym demie miałem okazję pograć tylko jednym potworem, który nazywa się Goliath, czy po polsku Goliat. Sami twórcy opisują go jako coś w rodzaju King Konga, to znaczy to jest taka wielka istota, która dysponuje czy bazuje na swojej sile. To jest jej podstawowy atut. Jedynym takim odstępstwem od samego King Konga jest to, że ten potwór potrafił też zionąć ogniem. Poza tym Goliat miał umiejętności oparte właśnie na takiej sile i zwinności, powiedzmy, czyli potrafił przede wszystkim szarżować, naskoczyć na przeciwnika, nie wiem, walnąć go o ziemię, czy rozrzucić przeciwników. Tego typu ataki, które świetnie sprawdzały się, kiedy przeciwnicy byli zgrupowani, kiedy byli w zwarciu, kiedy byli blisko siebie, wystarczyło w nich wbiec, walnąć i wszyscy po prostu lecieli na kilkanaście metrów na różne strony. Z jednej strony mamy więc drużynę, która poluje na potwora, z drugiej potwora, który ucieka i próbuje rozwinąć się do wyższej postaci, żeby zyskać większą moc. Jeżeli drużynie się nie uda tego potwora złapać już na wstępie, to będzie miała coraz trudniejsze zadanie, bo bestia będzie silniejsza i będzie dysponowała większą liczbą różnych ataków. Co się dzieje, kiedy bestia dojdzie do trzeciego poziomu? W tym momencie autorzy zastosowali taką dodatkową mechanikę rozgrywki, która ma, że tak powiem, zachęcać do interakcji, zachęcać do tej konfrontacji obu stron konfliktu. Polega to na tym, że po wejściu na trzeci etap rozwoju potwór otrzymuje nowe zadanie. Nie chodzi tu tylko o to, żeby, nie wiem, odeprzeć ataki grupy, ale o to, żeby zniszczyć generator we wskazanym miejscu. On znajduje się w takim kompleksie budynków, a później zabić cywilów, którzy zostaną, że tak powiem, rozbiegną się po zniszczeniu tego generatora, bo ten generator właśnie tworzył pole siłowe, które chroniło ich przed potworem. Przekazane dotychczas informacje zrodziły u mnie dwa pytania. Po pierwsze, czy gra będzie łatwa w odbiorze? Grace wyjaśnił, że gra ma taką konstrukcję, że najpierw otrzymamy najprostsze do opanowania wersje poszczególnych klas i potworów, a kiedy nabierzemy więcej wprawy, pokierujemy bardziej skomplikowanymi jednostkami.
Denby przekonuje też, że nie będziemy odblokowywać coraz mocniejszych rodzajów broni i postaci, ale po prostu inne. Niekoniecznie lepsze, ale działające w inny sposób. Wiadomo, że w grze ma być wiele potworów. Intrygowało mnie to, jak bardzo będą się one od siebie różniły. Wiedziałem, że twórcy nie chcą o tym mówić, więc spróbowałem małego podstępu. W próbie podejścia mojego rozmówcy zapytałem, czy będzie to różnorodność na miarę Shadow of the Colossus, gdzie mieliśmy potwora latającego, wodnego, podziemnego itd. Być może, kto wie, odpowiedział Grace i zaznaczył, że więcej zdradzić nie może. Dodał tylko, że różnorodność będzie naprawdę, naprawdę spora. Po tym opisie rozgrywki warto powiedzieć może o tym, jak się w to wszystko grało, czy to było przyjemne. Krótko mówiąc, tak, to było przyjemne zarówno po stronie łowców, jak i po stronie potwora. Zacząłbym od tego, że mapy w Evolve są bardzo ciekawe, bo z jednej strony one nie są jakoś strasznie duże, to na pewno nie są takie mapy jak w Battlefieldzie, czy paru innych grach z otwartymi mapami. One są stosunkowo niewielkie, ale na tyle duże, żeby dać i miejsce potworowi, i takie poczucie, że łowcy rzeczywiście tropią bestię, a nie tyle, że wychodzą i ona, proszę, gdzieś tam widać ją na horyzoncie. Drugą ciekawą rzeczą jest to, że mogłoby się wydawać, że ta rozgrywka będzie trwała bardzo długo. Tak naprawdę mecze trwały od 5 do 20 minut. Nie wydaje mi się, żeby były dłuższe, rzadko się to zdarzało, więc Turtle Rock tworzy tutaj taki system, który jest bardzo skondensowany. To nie jest Monster Hunter, że zaopatrujemy się w mieście, że robimy wielką wyprawę i po prostu walczymy z tym potworem 4 godziny czy cokolwiek takiego. To są szybkie, dynamiczne mecze, które mają dawać nam tą satysfakcję, adrenalinę zaledwie w kwadransie, tak, w czasie kwadransu. Trzecią rzeczą, która mi się bardzo podoba, jest oczywiście sposób konstrukcji klas postaci w drużynie łowców. To jest system rzeczywiście nastawiony na kooperację, bez której tutaj się nie obejdzie. To nie jest tak, że każdy może pobiec w swoją stronę, rozpierzchnąć się na całą mapę i liczyć na to, że jakoś tam tego potwora się uda zabić. To jest ciekawe, że te znaczenie poszczególnych klas postaci widać dopiero kiedy gra się potworem. Kiedy ja na przykład grałem potworem i ruszałem na tą drużynę, to przeważnie było tak, że kiedy atakowałem, powiedzmy, szturmowca, który zadawał mi największe obrażenia, to nie byłem w stanie go zabić, bo leczył go medyk. Kiedy atakowałem medyka, też nie byłem w stanie go zabić, bo jednostka wsparcia odnawiała mu ciągle osłonę. Kiedy atakowałem jednostkę wsparcia, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To doskonale pokazuje, że ta drużyna to jest rzeczywiście, to są cztery postacie, które są bardzo istotne i jeżeli będą zgrane, to potwór będzie miał problemy. W przypadku potwora świetne jest to, że w zaledwie kilku minutach rozgrywki udało się zawrzeć takie dwie przeciwstawne emocje. Z jednej strony mamy poczucie zaszczucia i bycie taką ofiarą rzeczywiście polowania, która musi uciekać. Jeżeli nie ucieknie przed tą grupą na początku meczu, to prawdopodobnie zostanie zabita. Z drugiej strony mamy poczucie, że z tej ofiary wyrastamy sami na łowce i to wtedy ta drużyna staje się ofiarą polowania, naszym celem, bo jesteśmy tak potężni, że możemy dosłownie rozstawiać ich po kątach. Czwartą rzeczą w tej matematycznej wyliczance wrażeń z Evolve jest to, że ta gra zawiera mnóstwo takich małych smaczków w zakresie rozgrywki, mechaniki rozgrywki, które sprawiają, że jest w tym wszystkim głębia i mnóstwo różnych taktyk, zagrań, zachowań tego, jak można wyjść z różnej sytuacji, albo jak sobie poradzić z potworem i w ogóle, albo przeciwnie, z drużyną. Jak widać, Evolve jest ciekawą propozycją i rzeczywistą ewolucją mechaniki rozgrywki z Left 4 Dead, która może spodobać się wielu różnym graczom. Z jednej strony mamy olbrzymi potencjał w zakresie kooperacji, gdzie możemy zebrać na przykład drużynę znajomych i po prostu doskonale się bawić, realizując przeróżne taktyki. Z drugiej strony jest samowolka w postaci potwora, która spodoba się ludziom, którzy, nie wiem, mizantropom, którzy nie chcą grać w grupie i wolą te grupy po prostu rozbijać na części. Nie wiadomo jest, ile będzie postaci reprezentujących poszczególne klasy, map, trybów rozgrywki i tak dalej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest to dość ciekawe. Oczywiście Evolve może mieć problem z zaistnieniem na rynku wobec tego, że bardzo dużo gier strzelankowych czy sieciowych jest w systemie free to play, a to będzie raczej gra płatna. Zobaczymy, czy to się uda, zobaczymy, czy rynek nie ewoluował za daleko, żeby przyjąć Evolve z otwartymi ramionami.
Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać. Pozdrawiam, cześć!